Dzień dobry Państwu. Witam bardzo serdecznie tuż przed majowym weekendem. Zbliża się także kolejny numer Polskiego Przyglądu Dyplomatycznego. Za mną widzą Państwo okładki poprzednich numerów Przeglądu, także tym razem okładka będzie przykuwać uwagę i będzie nawiązywać do 30-lecia Grupy Wyszehradzkiej. Przynosi numer szereg bardzo ciekawych artykułów. Zacznijmy od tego, który już dzisiaj będzie można przeczytać na stronie internetowej Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. A dotyczy on debaty strategicznej, która się toczy w Stanach Zjednoczonych i w Europie, o tym, jaką rolę powinna Europa odgrywać w kształtującej się rywalizacji między Stanami Zjednoczonymi i Chinami. Czy A powinna być amerykańskim sojusznikiem, tak jak oczekiwała tego administracja Bidena, czy też powinna, tak jak ogłosiła to kanclerz Merkel, zająć pozycję neutralności, równego dystansu i korzystać z handlu, zarabiać pieniądze zarówno ze Stanami Zjednoczonymi, jak i z Chinami. Czy to w ogóle możliwe? Czy wycofywanie się Amerykanów z Europy będzie wpływać korzystnie na warunki kształtowania, pomnażania dobrobytu w Europie i wreszcie na bezpieczeństwo europejskie? Co powinna zrobić Polska w takim sporze? Na razie intelektualnym, na razie o charakterze pewnych rozważań strategicznych, ale niewykluczone, że już niedługo będziemy musieli dokonywać wyborów o politycznym znaczeniu. Zapraszam do przeczytania tego artykułu, a poza tym w numerze bardzo ciekawy wywiad Adama Eberharda z Pawłem Łotuszką, byłym białoruskim ministrem kultury, byłym ambasadorem Białorusi w Polsce, obecnie dysydentem, o tym, jaka przyszłość czeka Białoruś, jaka przyszłość protestów przeciwko Łukaszence. Czy rzeczywiście rok 2021 będzie rokiem przełomu? Mamy bardzo ciekawą kolekcję artykułów dotyczących administracji Bidena, tego, co możemy się spodziewać, jeżeli chodzi o politykę Stanów Zjednoczonych w odniesieniu do NATO, w odniesieniu do sojuszy. Stephen Flanagan, jeden z najlepszych ekspertów zajmujących się polityką bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych i relacjami transatlantyckimi, przedstawia swoją odpowiedź na to pytanie. Michael Carpenter, jeden z najbliższych doradców Joe Bidena, obejmuje refleksję ostatnich 30 lat polityki amerykańskiej wobec Europy, budowy Europy wspólnej, zjednoczonej, pokojowej oraz przedstawia diagnozy, rekomendacje, jak ta polityka powinna wyglądać w przyszłości. Michael Carpenter przez jakiś czas był rozważany przynajmniej jako przyszły ambasador Stanów Zjednoczonych w Polsce. Zapraszamy do zapoznania się z tym artykułem. Wreszcie pragnę zwrócić uwagę na dwa świetne teksty analityków pismu. Marcin Przychodniak, jeden z najlepszych specjalistów europejskich od spraw Chin, przedstawia opinię swoją oraz kolegów, którzy pracowali nad raportem dotyczącym umowy inwestycyjnej między Unią Europejską i Chinami, na konsekwencje tej umowy oraz jak należy patrzeć na ewolucję polityki Chin w kontekście jej nagłego w końcu podpisania w grudniu ubiegłego roku. Umowa wymaga ratyfikacji, umowa wymaga zaakceptowania przez państwa członkowskie, ale dylemat polityczny, strategiczny z nami pozostanie. Wreszcie dr Łukasz Maślanka pisze o polityce historycznej Francji. Jeżeli ktoś jeszcze nie czytał Łukasza Maślanki, jednego z najlepszych polskich ekspertów zajmujących się Francją, to szybko powinien nadrobić ten deficyt. Zapraszam bardzo serdecznie do lektury nowego numeru Polskiego Przeglądu Dyplomatycznego. No i życzę Państwu udanego majowego weekendu.